Dzień dobry, Michał Bigoraj, portal Infomuza.pl. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Krzysztof Skiba, lider zespołu Big Sys, showman, satyryk, konferencjer, przepraszam, felietonista, autor tekstów, no człowiek wielu talentów. Chciałoby się powiedzieć również, że posiadacz wielu nakryć głowy i par okularów przeciwsłonecznych, ale dzisiaj widzę, że wyjątkowo jesteś bez okularów. Witaj, Krzysiek. Dzisiaj cała prawda, tak, bez okularów, nie maskuję się. Chociaż jest to, jak wiadomo, okres, kiedy wszyscy się maskują, bo nawet do banku ludzie wchodzą w maskach, co kiedyś chyba było zakazane, a teraz jest wskazane. Więc, ale rozmawiamy na bezpieczną odległość online, więc mogę być bez maski, bez okularów. Cieszę się, że zamierzasz być szczery, ale ty zwykle jesteś szczery, więc dla mnie to nie jest nic zaskakującego. Jesteś ostatnio aktywny bardzo w internecie, zwłaszcza w mediach społecznościowych. No ta aktywność spowodowana jest poniekąd faktem, że nie może teraz normalnie funkcjonować rynek muzyczny, zwłaszcza rynek koncertowy, o czym sobie porozmawiamy w dalszej części naszej rozmowy. Natomiast chciałbym, żebyśmy pozostali chwilkę jeszcze w internecie. Prowadzisz m.in. autorski program Skibobranie, w którym w sposób charakterystyczny dla siebie komentujesz otaczającą nas rzeczywistość, głównie tą polityczną. Szczególnie hojny jesteś w tych komentarzach dla obozu partii rządzącej, którą, jak wiemy, nie masz po drodze, to nie jest tajemnicą, czego wyraz dałeś chociażby wraz z kolegami z Big Styca na waszej ostatniej płycie z 2016 roku, Czarne Słońce Narodu. Płyta była 4 lata temu, 4 lata temu była ekipa u władzy, no i ta ekipa oczywiście po pewnych roszadach niestety u władzy jest ciągle. No tak, no wiesz co, zwykle satyrycy komentują wydarzenia bieżące. Generalnie kabaret zawsze odnosi się do rzeczywistości, a tą naszą rzeczywistość tworzą właśnie politycy PiSu i tworzy ją władza. I w zasadzie władza codziennie dostarcza nam jakieś tematy. Szczególnie teraz w czasach wirusa i epidemii różne tematy są ciekawe, ale to nie tylko związane z polityką, bo w Skibobraniu też były skecze, bo to jest taki klasyczny kabaretowy serial, który na przykład oswajał nas z pandemią. Były takie skecze o tym, jak Polacy sobie radzą właśnie siedząc w domach i że niektórzy wariują, że niektórzy właśnie no próbują na przykład samemu zgłębić tajemnicę fryzjerstwa i obcinają sobie włosy przy pomocy, czy robią fryzurę przy pomocy piły tarczowej czy sekatora. Tudzież na przykład był też znany dziennikarz, który całe życie poświęcił historyk tropieniu tajemnic II wojny światowej. No i on siedzi w domu i przy pomocy pire, ogórka, pomidora i szczypiorku buduje czołgi takie z II wojny, z czasów II wojny światowej. Więc żarty niekoniecznie są polityczne, ale oczywiście masz rację, tej polityki tam nie brakuje i myślę, że tego właśnie domaga się ta moja publiczność, ta, która mnie lubi, właśnie takiej ostrej satyry i ostrej oceny tego, co wokół się dzieje. Przecież były historie niesłychane, zakaz wchodzenia do parków, zakaz wchodzenia na plażę, zakaz przebywania w lesie. Były też sytuacje, że policja ścigała osoby, które właśnie, wracam do tematu fryzjerstwa, jakoś fryzjerów strasznie ten rząd nie lubi, ścigała osoby dobrze ostrzyżone. To było podejrzenie, że ta osoba, jeżeli ktoś miał dobrą fryzurę, ładną fryzurę, znaczy, że korzystasz z usług podziemia fryzjerskiego, bo nie wiem, czy wiesz, struktury podziemia fryzjerskiego działają w całym kraju i są rozwinięte jak konspiracja Armii Krajowej w czasie II wojny światowej. Wiem, ale zwróć uwagę chociażby, jak świetnie przystrzyżeni byli wszyscy kandydaci na prezydenta podczas debaty. Najwyraźniej też korzystają z takiego podziemia. Prawdopodobnie tak, zresztą jeden z tych kandydatów przyznał się, że właśnie był to pewien dla niego dreszczyk emocji, że strzygł się no de facto nielegalnie, bo kary są dosyć poważne, chyba 5000 zł, jeżeli właśnie no strzyżemy kogoś, no więc to już są dolegliwości finansowe dość dotkliwe, więc to się kojarzy no z pewnym dreszczykiem emocji, z pewnym podziemiem, z pewnym... On nawet ten kandydat przyrównał to do nielegalnego palenia marihuany w latach 90. Nie wiem, czy tak. Ja akurat problem fryzjerów mam z głowy, zresztą to pokażę. Niestety nie dam zarobić żadnemu fryzjerowi.
do tej sytuacji z fryzjerami świetnie nawiązywałby tytuł twojego utworu, Dramat fryzjerski. Natomiast nie będziemy teraz tego tematu poruszali. Jesteś oczywiście, tak jak wspomniałem, aktywnym komentatorem życia politycznego i w twoich tekstach i w twoich happeningach dostawało się przecież nie tylko PiS-owi, ale właściwie każdej władzy, która była w danym czasie. Przecież dostawało się od ciebie również i Wałęsie, i Kwaśniewskiemu, i Jerzy Buzek miał z tobą, że tak powiem, okazję w jakiś sposób mieć udział podczas tego słynnego happeningu. Natomiast my jak zwykle porozmawiamy głównie o muzyce, bo to jest rzecz, która nas najbardziej interesuje. Tym bardziej, że w tym roku mija 30 lat waszej debiutanckiej płyty z partyjnym pozdrowieniem 12 hitów w stylu Lambada Hardcore. Płyty, która była, tak jak powiedziałem, waszym debiutem, ale też dla wielu płytą najlepszą z waszego repertuaru, płytą przełomową, która zawierała takie hity jak chociażby Berlin Zachodni, Wielka Miłość do Babci Klozetowej, czy Ballada o smutnym skinie chociażby. No i ta płyta, którą ja mam jeszcze w wersji na kasecie magnetofonowej, być może rozeszła się nawet licząc również prężnie działający wówczas rynek piracki w prawie milionowym nakładzie. Tak, tak, no to na pewno jest płyta ważna dla zespołu. Nie dość, że właśnie debiut fonograficzny, to była płyta, która zdobyła wiele nagród. Miała tytuły Przyboju Roku, czyli Berlin Zachodni, Okładki Roku, słynna okładka z Leninem w Irokezie, czyli taki Lenin, symbol komunizmu, przerobiony tak na żartobliwą taką postać właśnie takiego rock'n'rollowego punka. On miał skórę, miał nabitą ćwikami, miał jakieś znaczki anarchii, miał kolczyk w uchu. No więc teraz to może siła tej satyry, tego żartu nie jest taka jak 30 lat temu, ale 30 lat temu wiem, że wiele osób było oburzonych, że właśnie tak się naśmiewamy z wodza rewolucji, który do niedawna przecież wisiał na olejnych portretach w domach partii. Jego figurki, pomniki były w Polsce, jego figurki trzymano na biurkach bardzo ważnych dygnitarzy państwowych. No a tutaj tego rodzaju żarty. Przy okazji tej rocznicy szykowaliśmy. Właśnie bardzo dobrze, że o to zapytałeś, bo to się wiąże trochę też z tą sytuacją, którą teraz mamy, z tym wirusem, bo szykowaliśmy bardzo fajną trasę. Pierwszy etap tej trasy to była trasa klubowa, obejmował 12 koncertów. Zaczęło się od Zabrza. Pierwszy taki koncert był w lutym. Zaczęło się od Zabrza, później było Skarżysko-Kamienna. Pamiętam, że na pierwszym koncercie było blisko 600 osób. To jest koncert w klubie, czyli no sold out, jakby bilety były wszystkie wyprzedane. Atmosfera była naprawdę bardzo fajna. No ale trudno tę naszą trasę przerwał wirus. I w zasadzie odbyły się tylko dwa koncerty z planowanych 12. No dalej po prostu ogłoszono stan klęski, epidemię i stan zagrożenia epidemią i wszystkie kluby, wszystkie domy kultury, w których mieliśmy grać, w których były przygotowane koncerty, no zostały jakby z dnia na dzień zamknięte, więc ta trasa została przełożona na razie wstępnie na październik i mamy nadzieję, że uda nam się ją dokończyć w październiku, aczkolwiek istnieje obawa, że już na pewno ona nie będzie zagrana w takim wymiarze, jak była planowana. Dlatego, że no tego się nie odrobi, tak? Te koncerty zaczynały się w lutym, miały trwać przez cały marzec. Bilety były sprzedane, plakaty jakby rozwieszone. Trasa miała trwać do końca kwietnia. Od początku maja zaczynają się koncerty plenerowe. No więc na pewno w jakiejś części tę trasę jeszcze zagramy w październiku, być może w listopadzie. No ale tu też wszystko będzie zależało od rozwoju sytuacji. Co ciekawe, były też takie ciekawe prezenty, gadżety dla fanów, na przykład koszulki wydrukowane z tą pierwszą płytą. Także no, na koncertach graliśmy, te koncerty też różniły się od takich normalnych, klasycznych koncertów Big Cyca, bo polegały na tym, że właśnie w pierwszej części koncertu gramy wszystkie piosenki z tej pierwszej płyty,
i to w takiej kolejności, jakiej te piosenki były na płycie. Było to też trochę wyzwanie dla zespołu. No, takie piosenki jak Wielka Miłość do Babci Klozetowej, czy Balada o Smutnym Skinie, czy Berlin Zachodni, gramy przez 30 lat, bo to są wielkie, wielkie hity. Ale kilka utworów, na przykład Durna Piosenka, czy Kapitan Żbik, które były wielkimi hitami, musieliśmy sobie przypomnieć, ćwiczyliśmy na próbach i no, właśnie ku radości starych fanów przypominaliśmy te stare kawałki, graliśmy właśnie w takiej kolejności jak na płycie. Później była no, właśnie nie przerwa, tylko taki jakby automatycznie z marszu druga część koncertu, no bo nie dało się tak zrobić, żeby takie hity jak Facet to Świnia, Rudy się żeni, czy Makumba nie pojawiły się na koncercie, więc ta druga część koncertu to były po prostu hity z innych płyt. No i niestety, no, na skutek wirusa, tak jak mówię, mam nadzieję, że to nie jest odwołana trasa, tylko przełożona. Też mam taką nadzieję, oczywiście się na koncerty wybierałem. Tak jak wspomniałeś, odbyły się tylko dwa koncerty trasy z partyjnym pozdrowieniem 30 lat później. Planowana jest ona na październik, jak słusznie przypomniałeś. Natomiast no, nie wiadomo, czy nie trzeba będzie przełożyć nawet na przyszły rok, bo jak się zmieni sytuacja, nikt tego z nas nie wie. Z drugiej jednak strony widać, że bardzo powoli, ale jednak ta branża koncertowa trochę na innych oczywiście zasadach, ale zaczyna odżywać, czego przykładem jest chociażby koncert, który się ostatnio odbył dość głośnym echem, czyli koncert Kasi Kowalskiej w Ciechanowie, który spotkał się z ogromną krytyką. Zarzucano jej, że złamała regulacje odnośnie obostrzeń na temat koronawirusa i jego rozprzestrzeniania. A przecież koncert odbywał się w ramach akcji Muzyka na balkonach. I nie jest winą Kasi Kowalskiej, że ludzie na balkonach nie zostali, tylko przyszli go oglądać. No tak, no to był coś w rodzaju, to było coś w rodzaju eksperymentu, tak? Organizatorzy myślę, że mieli szczere intencje i fajne intencje, żeby tym ludziom, którzy siedzą w tej kwarantannie czy w tej samoizolacji w blokach, wiemy o różnych przypadkach typu awantury domowe, ludzie nie wytrzymują psychicznie tej sytuacji, stąd na przykład w ostatni weekend, dziś teraz pogoda się trochę zepsuła, ale ostatnio w Gdańsku była piękna pogoda słoneczna, no to do Trójmiasta, szczególnie do Sopotu przyjechało wielu turystów i w zasadzie była już taka atmosfera, jakby tej epidemii nie było. Więc ja rozumiem organizatorów tego koncertu w Ciechanowie, że oni chcieli jakąś rozrywkę dać tym mieszkańcom i miał być to koncert balkonowy, w tym sensie, że ludzie mieli go obserwować z balkonów, ale widać, muzyka Kasi Kowalskiej ma taki magnes w sobie, że ludzie przyszli pod scenę. Intencje były szlachetne, może nie do końca się to sprawdziło i moim zdaniem to jest też, no, należy traktować w charakterze eksperymentu. Ja bym był daleki tutaj od krytyki organizatorów, po prostu wiadomo, że jak jest muzyka, zresztą muzyką też trudno grać do ściany koncert. Trudno nawet grać, oczywiście teraz takie koncerty online są, że gra się do kamery, ale jednak jeżeli nie masz żywej widowni, nie masz żywej publiczności, to jest zupełnie inny koncert. I artystą lepiej się gra, kiedy ktoś tam pod sceną skacze, tak mówiąc już tak najprościej, tutaj są jakieś reakcje. Nawet te reakcje gdzieś balkonowe z daleka, myślę że to jednak nie jest to, więc muzycy w sposób naturalny po prostu wykonywali swoją pracę. No a publiczność coś, no, została porwana magią występu. No, jakichś tam przepisów nie udało się może do końca tych obostrzeń sanitarnych zachować, ale jak mówię, to była taka powiedzmy próba. Myślę, że ona nie zrazi organizatorów i być może, zobaczymy, być może kolejne miasta będą decydowały się na podobne historie. Wiem, że są przygotowane, teraz wszyscy robią właśnie koncerty online, ale no można nawet jakiś duży ekran tak umieścić gdzieś na osiedlu i transmitować taki koncert, ale jednak co byśmy nie wymyślili, jakie tutaj techniczne nowinki by nam nie towarzyszyły, to jednak nic nie zastąpi koncert na żywo. Zgadzam się z tobą, też jestem daleki od krytyki organizatorów, a tak sobie myślę, że gdybyście wy taki koncert zagrali,
dla ludzi na balkonach, to ludzie nie dość, żeby wyszli na dwór, to jeszcze by pewnie się to w pogo przerodziło, zwłaszcza jakbyście grali płyty, repertuar waszych pierwszych płyt. Natomiast no, powstańmy jeszcze... Może by jakiś balkon by się załamał, słuchaj, pod wpływem, wiesz, skakania. Prawdopodobne, bardzo prawdopodobne. Natomiast jeżeli pozwolisz, to powstańmy jeszcze chwilę przy rynku koncertowym, bo w naszej rozmowie nie w sposób nie wspomnieć tematu, którym pewnie już jesteś zmęczony, bo przypuszczam, że każdy się ciebie o to pyta, ale no ja też muszę dla naszych widzów ten temat z tobą poruszyć. Chodzi oczywiście o jeden z twoich wpisów na Facebooku, który odbył się szerokim echem. Napisałeś go jeszcze w marcu, czyli właściwie kilka dni po tym, jak ta branża koncertowa została zatrzymana. I w tym wpisie skrytykowałeś swoich kolegów po fachu, niektórych, którzy no, dość szybko zaczęli utyskiwać na swój los. A słusznie zauważyłeś, że większość tak zwanych zwykłych ludzi jest w sytuacji wiele gorszej od nich. No tak, wydaje się, że w takich sytuacjach zagrożenia, w sytuacjach nadzwyczajnych, bo z taką sytuacją mamy do czynienia, artyści powinni jednak kierować się większą empatią. W końcu ta publiczność to nie są Marsjanie, czy to nie jest, oni nie funkcjonują w jakiejś próżni, tylko to jest nasza publiczność, to jest polskie społeczeństwo i artyści są często niestety samolubni, są egocentrykami, uważają, że to świat krąży wokół nich, a nie oni wokół świata. Widzą tylko swój pępek i przeciwko temu, przeciwko takiej postawie, egoistycznej postawie był mój post, który, no ciężko było się nie zirytować, kiedy dosłownie chyba 3 czy 4 dni po wprowadzeniu tej zbiorowej kwarantanny, tak, samoizolacji, gwiazdy, bo mowa o gwiazdach, nie mowa tutaj o jakichś szarych, niszowych, debiutujących zespołach, czy szeregowych pracownikach teatru, nieznanych aktorach z prowincjonalnych scen, czy muzykach z filharmonii, bo to wiadomo, że to są artyści, którzy dostają za swoją pracę psie pieniądze, ale gwiazdy, właśnie gwiazdy zaczęły utyskiwać w mediach, że nie mają po tych 4 dniach, że nie mają pieniędzy na rachunki za światło i gaz. I to wydało mi się bardzo, bardzo irytujące, stąd ten mój wpis, ale ten mój wpis nie miał takiego charakteru napuszczania jednych na drugich. Raczej była to złość na to, że nie potrafią spojrzeć szerzej na sytuację, że przecież wiele osób jest w o wiele gorszej sytuacji. Wiele osób zarabia mniej niż artyści i wiele osób straciło zupełnie pracę i nie ma nadziei na nową pracę. No chociażby pracownicy biur turystycznych, tak? Turystyka jest zamrożona i tak samo jak branża koncertowa. Ci ludzie raczej, no wszyscy nagle stracili pracę. Ja mam takich znajomych, którzy byli właśnie pracownikami jakichś takich małych biur podróży i także dużych biur podróży. To nie ma znaczenia. Cała branża jest... Czy ludzie, którzy pracowali w klubach, kelnerzy, barmani, no wszystko, kucharze i tak dalej, wszystkie te, nie każdy przecież prowadzi sprzedaż na wynos swoich produktów w restauracjach. To wszystko też dotknęło dość mocno tych ludzi i wypadałoby w takich momentach no, mieć, poczuć jakąś solidarność, tak? Jakąś solidarność, że jesteśmy społeczeństwem, no jest trudno, wszyscy stracimy pieniądze, wszystkim nam będzie źle w tym roku, ale spróbujmy jakoś, może artysta powinien, nie wiem, znaleźć tutaj jakiś sposób na właśnie pocieszenie ludzi, na dostarczenie im jakiejś pozytywnej energii. I ten post, który przeczytało ponad 6 milionów osób, on rzeczywiście, masz rację, odbył się bardzo szerokim echem, był krytykowany, ale był też, miał bardzo wiele pozytywnych opinii i część moich kolegów z branży się obraziła, ale powiem ci, że bardzo wielu stwierdziło, że myślą tak samo, chociażby Czesław Mozil napisał do mnie maila, że on myśli tak samo, także wielu organizatorów, którzy przypomnieli, że gwiazdy często są oderwane od życia. Proponują stawki, że ktoś kiedyś im tyle zapłacił, 60 tysięcy czy 70 tysięcy za występ. Trzeba zejść teraz ze stawek, bo po prostu to są ceny absolutnie nierealne.
w czasach koniunktury gospodarczej być może niektórzy artyści takie stawki dostawali, ale dzisiaj to już jest nierealne, a wiele osób z tego artystycznego topu no, żyje trochę w takiej właśnie w swojej bańce, czyli po prostu nie do końca wie, jak wygląda normalne życie, już nie mówię życie tego przysłowiowego pracownika, nie wiem, dyskontu, który siedzi na kasie, ale w ogóle jak wyglądają realia, no to są ludzie, którzy właśnie tak jak powiedziałem, troszkę uważają, że świat kręci się wokół nich i teraz nagle oni nie rozumieją tego, co się stało. To było no, prawie 2 miesiące temu, myślę, że teraz sytuacja się trochę zmieniła, ja zresztą tłumaczyłem, że no, świat artystyczny, jak wiele innych branż, dzieli się na arystokrację i dzieli się na robotników sztuki i nie miałem tutaj na myśli właśnie tych ludzi, którzy ciężko pracują gdzieś w teatrach czy w filharmoniach i za psie pieniądze robią wspaniałe spektakle, tylko właśnie gwiazdy, dotyczyło to gwiazd. I myślę, że ten post spełnił pewną pozytywną rolę, bo rzeczywiście nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę, że nagle jakby urwały się te utyskiwania, to jęczenie, że odwołano mi koncerty, się urwało i energia artystów skupiła się na czymś pozytywnym. Właśnie, aktorki zaczęły czytać bajki dla dzieci w internecie. Aktorzy zaczęli grać spektakle w internecie, także odpłatne. Na przykład mój kolega Jacek Kawalec gra bardzo fajny monodram. Można sobie ten monodram jakby dosłownie za jakieś kilkanaście złotych wykupić i obejrzeć z rodziną. To jest to świetny spektakl grany na żywo do tekstów Jana Jakuba Należytego i takich plus do tego muzycy, koncerty online. Takich inicjatyw jest bardzo dużo i to jest jak najbardziej pozytywne działanie. I ten post kończył się takim właśnie wyzwaniem, że przestańcie już jęczeć, damy radę, pokonamy tego wirusa, będzie dobrze, bo ja uważam, że jestem urodzonym optymistą i uważam, że kto jak kto, ale właśnie artyści, oni prywatnie, gdzieś dla siebie, intymnie, mogą być przerażeni tą sytuacją, mogą mieć depresję z powodu no, tej sytuacji, tych utraconych pieniędzy. Zresztą artyści bez sceny też się źle czują. Ja nie ukrywam, że tego również mi brakuje. Ile można występować, takie mówienie dowcipów na przykład w internecie, że to jest trochę, wiesz, czy granie jakichś sketchy, no to jest fajne, to jest frajda i super, jak tysiące ludzi to ogląda, ale to jest trochę jak koncertowanie do ściany, czy mówienie do ściany. Nie ma nic lepszego dla artysty niż występy na żywo. I ja również tęsknię za kontaktem z kolegami zespołu, mimo że telefonicznie czy przez laptopy się kontaktujemy, tęsknię do prób, tęsknię do tras koncertowych, do występów, do kontaktu z publicznością, ale my właśnie powinniśmy nieść ten pozytywny taki przekaz i trochę działać jak analgetyk, czyli jak środek, który zmiękcza ból, bo ten ból w tej kwarantannie no, powoduje, że rzeczywiście ludzie, no, podobno milion osób w Polsce, milion naszych obywateli jest, potrzebuje porady psychicznej. Tak jakieś dane w internecie wyczytałem, że jest jakieś pogotowie, na przykład telefon zaufania, który pomaga ludziom rozładować jakieś emocje. Więc fajnie, że artyści zafunkcjonowali z takim pozytywnym przekazem w internecie, a nie z przekazem, coś mi się stało, ja cierpię, ja nie zarobię, brak mi pieniędzy na rachunki światła i gaz. Polacy bardzo lubią narzekać, artyści też lubią narzekać, ale od narzekania jeszcze nic nie powstało i na narzekaniu niczego nie zbudowano. Zgadzam się z tobą w 100%. Uważam, że głównym dobrym efektem tego wpisu było to, że po prostu pojawiła się dyskusja na ten temat, a ta dyskusja z czasem przyczyniła się do tego, że artyści, tak jak powiedziałeś, zaczęli gdzieś tam różne formy swojej pracy przekazywać w formie online'owej. Wspomniany zresztą Jacek Kawalek wystąpił także w twoim skibobraniu, był gościem jednego z odcinków. Natomiast twój wpis był o tyle wiarygodny, że ty jesteś artystą, który również bardzo stracił na tym, co się dzieje. Nie tylko dlatego, że nie możesz dawać koncertów, ale przecież cały czas aktywnie również prowadziłeś w różnych miastach Polski spotkania autorskie swojej autobiografii, które były połączone z stand-upem. Mówiłem oczywiście o książce Skiba ciągle na wolności, autobiografia Łobuza, którą napisałeś wspólnie z Pawłem Męczukiem i Jakubem Jabłonką. Więc ty z różnych stron ucierpiałeś na tej sytuacji, a mimo wszystko
swoją postawą pokazujesz to, że po prostu wszyscy mają ciężko, więc nie za bardzo wypada narzekać. Natomiast wracając jeszcze do twojej książki, nie myślałeś o tym, żeby takie spotkania autorskie robić właśnie w formie online'owej? Wiesz co, jestem cały czas namawiany przez swoich różnych fanów, którzy wchodzą na mój fanpage i kontaktują się ze mną, wysyłają listy, że być może felietony, na przykład ja publikuję właściwie codziennie jakiś felieton, żeby felietony w formie takiego stand-upu na przykład robić, żeby nagrywać to. Myślę, że moją odpowiedzią są liczne filmy satyryczne, właśnie te skecze, które publikuję dosłownie co 2-3 dni na kanale na YouTubie, do którego serdecznie w tej chwili wszystkich widzów zapraszam. To jest kanał, który nazywa się Katapulta TV, Krzysztof Skiba Katapulta TV, można go bardzo łatwo znaleźć na YouTubie, wziąć po prostu subskrypcję tego kanału i wtedy nie ominą was żarty. Mam nawet takie hasło reklamowe, zdrowe żarty kontra chora rzeczywistość. I tak trochę jest, bo zdrowe żarty, chora rzeczywistość rzeczywiście nas otacza, a te zdrowe żarty pozwalają nam ją oswoić. Wiesz co, nie wszystko da się zrobić online. Ja oczywiście taką formą dyskusji z publicznością są właśnie te skecze, ale powoli będę eksperymentował. Robimy już teraz, na początku sam brałem udział w tych skeczach, teraz zapraszam różnych gości. Występują nawet moi koledzy z zespołu JJ, wystąpił w jednym skeczu, Jacek Kawalec, Ola Fontaine, to jest taka też artystka, tancerka kabaretowa, która grała wcześniej w moich różnych teledyskach i skeczach, więc ten krąg się poszerza. Niedługo będzie kilku nowych gości, ale to będzie niespodzianka, więc nie chcę zdradzać. Pojawił się Maciej Kraszewski, też znany satyryk, pojawi się stand-uper Arkadiusz Pan Pawłowski, więc trochę robimy już takie trochę bardziej rozbudowane formy, mimo że no, cały czas te ostre przepisy sanitarne obowiązują i ciężko nam, poza tym jesteśmy każdy z innego miasta, więc ciężko nam się spotkać w jednym studiu i coś razem nagrać. Ale to jest właśnie tak, że ja piszę, praca wygląda w ten sposób, ja piszę scenariusz takiego sketchu, wysyłam wszystkim, każdy gra swoją rolę, swoją działkę, wysyłamy do montażysty, montażysta to montuje i jest gotowy odcinek. Natomiast wiesz, jest na pewno sprzedaż książki przez internet i do czego zachęcam, bo wydawca zrobił bardzo, bardzo promocyjną cenę, taką naprawdę mocno promocyjną, jest to prawdziwa promocja, a nie jakaś taka pseudo obniżka, więc można tanią książkę kupić przez internet i myślę, że to jest jakieś połączenie, czyli mamy książkę, kupujemy przez internet, a w internecie z kolei oglądamy skecze, skiby i to mamy takie, wiesz, taki komplet, tak bym powiedział. Skoro wspomniałeś o kolegach z zespołu, to pozwól, że chwilkę się zatrzymamy przy twojej macierzystej formacji. Big Sirs w 2018 roku obchodził swoje 30-lecie. W tej okazji ukazała się m.in. płyta 30 lat z wariatami, na której różni artyści wykonują wasze utwory w swoich aranżacjach i w swoich interpretacjach, często kompletnie odwróconych do góry nogami względem oryginałów. Natomiast chciałem siebie zapytać, co twoim zdaniem w największym stopniu decyduje o ciągłym zapotrzebowaniu na waszą twórczość? Czy to jest to, że macie zróżnicowany styl? Czy to, że od 30 lat trzon zespołu tworzy czwórka tych samych osób? Czy może to, że po prostu jesteście wierni swojemu przekazowi w waszych ostrych, prześmiewczych, ale często bardzo trafnych tekstach? Myślę, że to jest właśnie kilka czynników. Na pewno te, które wymieniłeś. Jedno to jest to, że gramy w oryginalnym składzie. To jest bardzo ważne, bo wiadomo, że często jest tak, że różne legendy, różne zespoły zmieniają składy i często mamy do czynienia z jakąś tam rekonstrukcją historyczną, jak my to mówimy, grupą rekonstrukcyjną, która no, podpina się pod jakiś znany szyld, a już tam właśnie nikt oryginalny z tego zespołu nie gra, albo no, jest jakiś najwyżej wyłącznie jeden muzyk. Tak więc u nas ludzie przychodzą na koncerty, mają pewność, że to jest ten stary Big Cyc autentyczny,
a nie jacyś chłopcy z castingu. Ale to jest tylko jeden z elementów. Drugi to jest taki, że my jesteśmy cały czas aktywni. Myśmy nigdy nie mieli żadnej przerwy. No teraz mamy małą przerwę, ale też jesteśmy aktywni w internecie, bo powstały dwa teledyski robione systemem home office, czyli każdy siebie w domu nagrywał. To jest piosenka Kocham piwo, ostatnio wypuszczona w weekend, gdzie była piękna pogoda i rzeczywiście tak bardzo grillowo, weekendowo ta piosenka pasowała, a druga piosenka też taka typowa piosenka idealna na izolację i przebywanie w domu, ja chcę leżeć, że są sytuacje, kiedy po prostu trzeba położyć się i odpocząć, przemyśleć pewne sprawy, więc jesteśmy aktywni, ale pomijając czas epidemii, no to Bigcyc regularnie wydawał płyty, ukazywał się, no chociażby teraz najnowsza nasza płyta, to jest oczywiście płyta składankowa, która okazała się w marcu i to jest płyta pod tytułem Złota Kolekcja. I to jest słynna seria Empiku Złota Kolekcja, która w której no, są takie tuzy jak, nie wiem, Marek Grechuta, Zdzisława Sośnicka, Krzysztof Krawczyk, Lady Punk, Manam i wiele, wiele innych zespołów. No i teraz właśnie Bigcyc też ma płytę Złota Kolekcja. Do niej utwory dobrał znany krytyk muzyczny Leszek Gnoiński, autor wielu muzycznych książek, autor książek o zespole Kult, o zespole Acid Drinkers, o zespole Myslowic, czy ostatnio słynna książka o zespole Republika, więc człowiek jak najbardziej kompetentny. I on, to jest właśnie jego wybór, on dokonał takiego wyboru, jego zdaniem, najciekawszych utworów Bigcyca. Po części ten wybór jest oczywisty, bo są tam słynne hity, przeboje i tak dalej, ale kilka dobranych przez Leszka Gnoińskiego piosenek mnie osobiście zaskoczyło, ale on je uważał za ważne, więc taki trochę, powiedziałbym, autorski jego wybór. On zrobił wstęp do tej płyty. Bardzo fajna składanka. No, zadebiutowała niestety w czasach epidemii, więc jest do kupienia tylko i wyłącznie online, ale ją polecam. Jeżeli ktoś nie ma takiego The Best of Bigcyca, no to polecam. I ten element też był ważny, czyli to mówię o tej składance tylko po to, żeby pokazać, że zespół cały czas wypuszcza nowe teledyski, nowe piosenki, nowe płyty, cały czas stara się być obecny. To nie jest tak, że, no mówiąc tak wprost, nie jesteśmy leniuchami, tak? Są zespoły, które dawno, dawno temu nagrały parę fajnych hitów i później przez 20 lat nic, po prostu wiesz, leżą do góry kołami, wiesz, i nic się wokół nich nie dzieje i później nagle jest zdziwienie, że wokół zespołu nie ma ciśnienia. No my staraliśmy się zawsze, wiesz, uczestniczyć w tym roku, niestety te wszystkie wielkie festiwale nas ominą, ale mieliśmy zaproszenia na właśnie z okazji tej płyty, tego 30-lecia, tej debiutanckiej płyty z partyjnym pozdrowieniem, na kilka bardzo fajnych takich muzycznych festiwali, między innymi mieliśmy grać na no, już odwołanym Roku na Bagnie, gdzie nigdy nie byliśmy i parę razy byliśmy zapraszani, ale jakoś terminy nie pasowały. Także to nam odpadło. I to jest też ten ważny element, że zespół cały czas, nie mieliśmy też takich przerw, wiesz, były nawet słynne zespoły jak Lady Punkton, czy Manam, one w swojej historii mają takie okresy, że kilka lat w ogóle nie grały. Manam chyba odpoczywał 5 lat. Bain też pamiętam, że parę lat w ogóle nie koncertował. My gramy no, właśnie przez te 32 lata, bo w tym roku jest 32 sezon, można powiedzieć, w historii Bigcyca. Gramy non-stop i to też jest, cały czas jesteśmy obecni, to też jest dla fanów ważne. No i chyba element najważniejszy, który też powiedziałeś, że Bigcyc robi swoje, ma swój styl, się nie zmienia, po prostu ma swój charakter pisma. Jak przychodzisz na koncert Bigcyca, a miałeś chociaż jedną płytę, no to wiesz, czego się mniej więcej spodziewać. Wspomniany przez ciebie Leszek Gnoiński, którego oczywiście serdecznie pozdrawiamy, z nadzieją, że nas ogląda, napisał też chociażby wstęp do wspomnianej płyty z okazji naszego 30-lecia, czyli Ślad z wariatami. Natomiast Bigcyc słynął też i słynie z tego, że dawał często, że tak powiem, utwory okazjonalne, chociażby w poprzednim roku nagraliście utwory Będzie Dym, który był niejako pochwałą tradycji grillowania w Polsce, ale także dla kontrastu może nagraliście utwór Więcej tlenu, z kolei o takiej wymowie proekologicznej.
pojawił się także utwór Polska Podzielona, opisujący obecną, ówczesną, ale ciągle obecną niestety sytuację polityczną w naszym kraju i stosunek ludzi i tego, w jaki sposób no, jesteśmy podzieleni politycznie jako naród, jakby na to nie patrzeć. Wspomniałeś także o utworze Kocham Piwo, który niedawno okazał się po 20 latach w wersji Home Office. Bardzo ciekawa sprawa, oglądałem to i naprawdę jestem pełen uznania. Zastanawiam się, czy myśleliście o tym, zwłaszcza ty jako główny autor tekstów, czy nie warto napisać utworu na temat tego, co się dzieje współcześnie, czyli na temat pandemii, czy też uważasz, że to jest temat zbyt bolesny i zbyt trudny, żeby opisywać go słowami utworu? Powiem tak, ja jestem w trakcie tej pandemii, tego epidemii bardzo aktywny, jak zwróciłeś uwagę właśnie między innymi w mediach społecznościowych, między innymi właśnie piszę te felietony, robię te skecze, ale napisałem też bardzo dużo piosenek. Czy zespół będzie chciał zrobić do nich muzykę? Zobaczymy. No, na razie studia nagrań są pozamykane, nieczynne. Przymierzamy się do jakichś nowych piosenek, ale wiesz co, obawiam się, że kiedy ten wirus zostanie opanowany, to nie będziemy chcieli wspominać tego okresu, bo on będzie się ludziom jednak źle kojarzył. Już nawet nie chodzi o władzę, tylko w ogóle o taką no, sytuację jakiegoś wiesz, braku wolności, tak? Braku możliwości, nie wiem, normalnego zachowania, wyjścia, przytulenia się z drugim człowiekiem. Te przepisy sanitarne no, gdzieś tam zabijają w nas tą spontaniczność. Tak? Nie możemy z kimś się przywitać, nie podajemy ręki, nie przytulamy się. Wszyscy mamy gumowe rękawiczki, mamy maseczki i tak dalej. I to jest taki chyba okres, który jeżeli minie, będziemy chcieli go wyprzeć ze świadomości. I piosenki o epidemii, nawet śpiewane na wesoło, mogą być, wiesz, złym pomysłem. Ja napisałem kilka piosenek takich, na przykład o kwarantannie, o przebywaniu w kwarantannie i tak dalej, ale trzeba by nagrywać teraz. Robię taki solowy projekt z Jackiem Tylusem, gdzie bardziej idziemy w kabaret i nagrywamy to jako piosenki kabaretowe, nie rockowe, tylko takie trochę piosenki kabaretowe, trochę w klimacie może nawet lat 80., lat czasów stanu wojennego. Taka poetyka trochę jest podobna, bo jakby atmosfera jest podobna. Widzimy jakieś demonstracje, które są rozbijane. Widzimy, jak policja ściga jakieś starsze panie, które w parku sobie spacerują. Jak policja ściga rowerzystów. No to trochę przywołuje gdzieś w pamięci. Wiadomo, że jest inna epoka, ale właśnie te czasy stanu wojennego i w trochę podobnym klimacie właśnie taką płytę pod tytułem Kabaret Polska przygotowujemy. Natomiast z Bikcycem raczej, wiesz, mamy dość takiej bieżączki politycznej. To znaczy takiej, właśnie wielu naszych kolegów pytało się, kiedy napiszemy jakąś piosenkę o wirusie czy o pandemii, ale wiesz co, chyba świadomie tego nie chcemy robić, dlatego że trzymamy kciuki, żeby ten wirus zdechł i żeby pandemia minęła, a później nie chcemy o tym śpiewać. Jeżeli już to stawiamy obecnie na piosenki ponadczasowe, takie, które będzie można śpiewać w tym roku i za 10 lat. Rozumiem, że ten projekt to jest ten projekt, o którym mi wspominałeś parę dni temu w rozmowie telefonicznej. To właśnie to miałeś na myśli. Tak, tak. To jest taki projekt kabaretowy w duecie ja i Jacek Telus. Jacek Telus jest i wokalistą, i kompozytorem. Multiinstrumentalistą, jest gitarzystą i to bardziej, tylko wiesz, to nie jest właśnie rockowe, to jest bardziej przypomina klimatem taki kabaret z lat 80. Ale no, mam nadzieję, że są fajne teksty. Teksty są wszystkie oczywiście moje. W tej chwili właśnie kończymy ten projekt i on lada moment będzie, myślę, że niebawem będzie do ściągnięcia w internecie, po prostu do kupienia w internecie. Ileś tam piosenek będzie za darmo, cały album trzeba będzie coś tam, jakieś drobne pieniądze opłacić, ale no, to jest coś takiego, co możemy zrobić. To jest taki gorący reportaż z tej sytuacji, która się teraz dzieje, tak? Natomiast z Bikcycem, właśnie tak jak powiedziałem, raczej dla Bikcyca mam kilka piosenek nowych, ale to są piosenki raczej takie, powiedziałbym, które
dotykają problemów człowieka, ale niekoniecznie są związane akurat właśnie z epidemią, z respiratorami, z wiesz, całym tym cyrkiem politycznym. Takich gorących publicystycznych piosenek było w Big Cycu bardzo dużo i nie chcemy być zapamiętani jako zespół, który jest taką tylko i wyłącznie muzyczną gazetą. Tak, byliśmy muzyczną gazetą przez wiele lat, ale chcemy też dać ludziom teraz trochę inne piosenki. Krzysiek, dziękując Ci za rozmowę, zapytam jeszcze o jedną rzecz, bo poza wszystkimi wspomnianymi przez Ciebie projektami, w których maczasz palce, wiem, że pracujesz także nad trzema kolejnymi książkami. Mógłbyś ten temat rozwinąć naszym widzom? No, akurat tutaj wszystkim nagle został nam podarowany czas, bo tego czasu wyjątkowo mamy dużo. Zawsze nam go brakowało. Jako artyści ciągle jeździliśmy z punktu A do punktu B, z Gdańska do Zakopanego, z Krakowa do Szczecina i byliśmy cały czas w trasie i brakowało nam najzwyczajniej czasu, żeby poświęcić go albo rodzinie, albo jakimś takim działaniom twórczym, które no, wymagają przykręcenia tyłka do siedzenia i pracy po prostu większej poświęcenia temu czasu, tym projektom. I ja korzystając z tej okazji, że nagle ten czas spadł nam wszystkim na głowę, dopieszczam z jednej strony rodzinę, która powoli już mam je dość, ale jakoś jeszcze razem dajemy radę, a z drugiej strony właśnie piszę książki i to trzy książki na raz. Jedna książka jest właściwie praktycznie na ukończeniu, to jest zbiór felietonów, który nazywa się Polska bez gaci, czyli jakby obnażona Polska, naga prawda o Polsce. To jest seria felietonów obyczajowych. Druga książka to jest książka z moimi opowiadaniami satyrycznymi i ona jest gdzieś tak mniej więcej w połowie. Natomiast trzecia książka to jest dosłownie, niedawno zacząłem się do niej przymierzać, to jest tak może 10% wykonane, czyli jeszcze dużo, dużo pracy i to jest coś absolutnie ciekawego moim zdaniem. Bardzo subiektywny, taki wręcz osobisty, można nawet powiedzieć prawie, że intymny przewodnik po Gdańsku. Niekonwencjonalny po Gdańsku, gdzie ja opowiadam różne historie ciekawe o Gdańsku i myślę, że to się będzie nazywało Szeroka i okolice. Szeroka, wiadomo, to ulica, duża ulica w Gdańsku, jedna z centralnych ulic głównego miasta. Myślę, że to będzie ciekawe nie tylko dla turystów, bo to raczej nie jest dla turystów, to jest bardziej dla takich smakoszy, którzy będą chcieli się zagłębić w te ciekawostki gdańskie. Ja jestem wprawdzie teraz w Warszawie, ale w Gdańsku mieści się siedziba naszego portalu, więc przypuszczam, że nasz naczelny i wydawca tej rozmowy z pewnością zakupi ten przewodnik. Krzysiek, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Jesteśmy w kontakcie. Mam nadzieję, że niedługo będzie okazja spotkać się już nie online, ale w warunkach normalnych. Też mam taką nadzieję. Bądźmy dobrej myśli. Ja jestem optymistą, wiecznym optymistą i mam nadzieję, że te kłopoty nasze szybko miną i wrócimy do normalności, czego sobie i Państwu życzę.